Hej, dzisiaj zestaw Lego Creator 31090. Jest to podwodny łazik. I zobaczcie, płaszczka się tu granatowa schowała. Ale jest nieśmiała, ale się wstydzi. Chyba przed tym robotem. Jest jeszcze tutaj element morza. I sam w sobie robot. Jest ogromny. Dla porównania, spójrzcie, taki duży aż moja głowa, ale taki mały dla mojej ręki. Jego ręka jest taka mała jak mój kciuk. Może jeszcze tutaj złapać płaszczkę. O. Tylko czasami to się nie udaje, ale mi się już udało, zobaczcie, trzyma sobie płaszczkę. Teraz zabierzemy i zobaczcie, tu można otworzyć i wziąć to jedno oko i jest kokpit na minifigurkę, a w zestawie nie ma żadnej minifigurki, więc nie pomyśleli. Jeszcze możemy już tu znowu przyczepić i już przyczepiamy. O, jeszcze ma tu pazury, a w środku pazury, uff, jest wiertło, zobaczcie. Możemy tutaj przewiercić. O. I już przewierciliśmy. I możemy teraz to zamknąć. Czasami się odczepia, ale to nic, bo to przecież Lego Creator i tu są takie czasami w tych kreatorach takie części, że ciągle się odpinają. Na przykład tu jest fajny srebrny element, bo zobaczcie. Czy wam się też nie podoba? Mi się bardzo to podoba. Jest jeszcze kopuła. Dwie duże nogi. I można ten element tutaj wypiąć. Te nogi tak przekręcić i by stał normalnie prosto. Teraz wam to pokażę. O, można jeszcze tak odczepić. O, tak. O, tak. I jak widzicie, już ma nogę prosto. A tutaj ma taką schyloną. I to jest mój sposób, jak być wyższy. Jeszcze drugą nogę mu tak zmienimy. I zobaczymy, jak będzie stał. Albo tak już zobaczymy, czy będzie stał. Musimy tak udać nogę i będzie stał. Jak wam filmik się spodobał, to zostawcie subskrypcję. Pa, pa!